Wielki sukces Gniewka Kuczyńskiego z Dębicy na Mistrzostwach Świata Hair World 2021. Dębiczanin został wicemistrzem świata w kategorii fryzura komercyjna, czyli jak sam podkreśla, nawiązująca do fryzjerstwa artystycznego z przełożeniem do pracy codziennej w salonie. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zawodnicy przesyłali zdjęcia wykonanych przez siebie fryzur, a rozstrzygnięcie konkursu odbyło się online. To nie pierwszy sukces Gniewomira Kuczyńskiego, który od 3 lat startuje w Mistrzostwach Świata i zawsze z tytułem mistrza lub wicemistrza. Do tegorocznych zawodów przygotowywał się od roku wspólnie z kadrą Polski u mistrza i trenera Andrzeja Matrackiego oraz w salonie fryzjerskim w Dębicy u Doroty Pietrachy. Na początku te pierwsze miesiące to był 1-2 wyjazdy miesięcznie, a potem to już był każdy weekend tak naprawdę w Olsztynie w salonie u pana Andrzeja Matrackiego. No i tam całymi dniami żeśmy czesali, myli i tak naprawdę przygotowania szły pełną parą i do wykonania zdjęć i do samego przygotowania osób do startu. Monika Kuczyńska, mama Gniewka, podkreśla, że to właśnie Dorota Pietracha, właścicielka salonu fryzjerskiego w Dębicy, dostrzegła w jej synie olbrzymi talent fryzjerski. Trenuje Gniewko pod okiem pana Andrzeja Matrackiego w Olsztynie. Znalazł się w kadrze fryzjerstwa polskiego, ale tutaj naprawdę wielki honor trzeba oddać również pani Dorocie Pietrasze, która jest jego tutaj fryzjerskim wsparciem, fryzjerską matką, jak ja to mówię, bo oddaliśmy syna w jej ręce i to od niej zaszczepił się taką pasją. Rodzice Gniewka są bardzo dumni z sukcesów syna, wspierają jego marzenia. My jesteśmy cały czas do usług, jesteśmy ekipą transportową, bo przecież i treningi to wszystko wymaga dojazdu i służymy wszelką pomocą i finansową i w zakupie różnych materiałów, bo przecież trzeba na czymś ćwiczyć. Gniewko nadal chce startować w międzynarodowych konkursach fryzjerskich, doskonalić swoje umiejętności i osiągać kolejne sukcesy.